Cześć, stonersi. Dzisiaj mamy dla Was ziołowy dzień. Jak widać. Tak, ale to nie tylko dlatego, bo będziemy też chodzić po headshopach, czyli sklepach konopnych. Mamy kilka takich na oku, więc dzisiaj Was do nich zabierzemy. Tak jest, będziemy sprawdzać, co tam mają w asortymencie. Może coś sobie fajnego kupimy? Ja myślę, że tak. To by było takie głupie trochę być w Pradze i nie kupić nic z praskiego headshopu. No to coś kupimy, zobaczycie później co. A na razie gibonek i lecimy na śniadanko, bo już jesteśmy tak bardzo jest. Głodni. Zmierzamy na śniadanko, wreszcie się zdecydowaliśmy dokąd. Po tych dylematach wszystkich życiowych. Tak, ale już czekamy, bo ja chcę pączki. Oj, tak, tak, śniadanie, ale... Tak, wczoraj chcieliśmy zjeść pączki w ramach pocieszenia po tej nieudanej kolacji, ale niestety jak wparowaliśmy, to już nie było ani jednego pączka o tej porze i pani nam poleciła przyjść dzisiaj z rana, więc zaraz po śniadaniu lecimy po te pączki. Jesteśmy przy Pałowcy Max. Spóźniliśmy się na śniadanie w tej knajpie i teraz znowu szukamy coś innego. Trudno. A tam po prawej, po drugiej stronie rzeki można zobaczyć murek, na którym wczoraj sobie chillowaliśmy. Możecie zobaczyć we wczorajszym vlogu, jak jeszcze nie widzieliście. No właśnie. Wiemy już, dokąd idziemy. Tam przynajmniej, słuchajcie, serwują śniadania przez cały dzień. Ale najpierw przystanek, bo szliśmy już 15 minut, więc trzeba zrobić chwilkę oddechu. No właśnie, ale to jest fajne. Powinno być więcej takich miejscówek, gdzie przez cały dzień dają śniadania. Takie przyjazne stonersom. Będziemy szukać. Nie, ta herbata jest naprawdę świetna. To jest jedna z lepszych rzeczy, jaką piłem na zimno. No. A już bym się na tonik espresso skusił. Espresso. Duplo? Duplo fondanta. Jakiś fatum nad nami wisi. No, bez kitu. Od 40 minut czekamy na jedzenie. Pani chyba zapomniała. Właśnie przypomnieliśmy, zaraz dostaniemy pewnie. Wybaczam trochę. Tak. Ale tylko trochę. No, dobra. Spoko śniadanko. Ale mniej bym zieleniny dała. Wiadomo. Bekon mają przepyszny. Zresztą w ogóle w knajpach w Czechach mają wszędzie pyszne mięso. To jest chyba taki znak rozpoznawczy, nie? No, Pragi. To prawda. Kosteczka. Bekonie. Co ty opowiadasz? Faktycznie bekon pyszny. No nie? Tylko za dużo tej zieleniny nawrzucali, ale tak to pycha. Też tak myślę. No i co tam, jak ci smakowało? Nie no, smaczne było, ale nie wróciłabym tam drugi raz. Ja też nie. No to smacznie było, tylko no nie wiem, obsługa... Kurczę, jakaś nieprzytomna, bo babeczka zapomniała o naszym zamówieniu i dopiero jak po 40 paru minutach przypomnieliśmy, to poszła i zamówiła. O, czekoladki. Poszła no. I zamówiła, więc dostaliśmy w sumie po 50 paru minutach dopiero, gdzie wszyscy normalnie już zjedli, już dawno poszli i my tam strasznie długo siedzieliśmy. A zależało nam na tym, żeby szybko dzisiaj zjeść, więc szkoda. No i druga sprawa, że nawalili tam tych, wiecie, tych zielonych rzeczy, ja tego nie jem. No trzeba było napisać w menu, że tam są takie rzeczy, to bym wiedziała, żeby zamówić bez. W każdym plasterku bekonu miałam kosteczkę. Mu się trafił akurat czysty, ale też, no wiem, dobre było, nie? Dobre, ale... Bez powrotów raczej. No, będzie. Na raz, wystarczy. A teraz idziemy... Pączki! Właśnie. Niektórzy lubią pączki z dziurką, my lubimy pączki z gwiazdką. Dobre, pączek z gwiazdką. No słuchajcie, pączki chyba mają wzięcie, bo ostał się jeden tylko dla nas, ostatni. Więc się nim podzielimy, no ale za to mamy jeszcze miejsce na jakieś dodatkowe pyszności na trdelnika. Więc się zastanawiamy właśnie nad trdelnikiem. No i mamy rozkminę, czy iść do Kajetana, czy iść do tego samego miejsca, w którym byliśmy przy okazji pierwszej wizyty w Pradze. No i nie wiemy, mamy rozkminę, bo nadal próbujemy zdecydować, gdzie były lepsze te trdelniki. Właśnie, no, to może by wypadałoby, wiesz, skoro mamy sprawdzić na świeżo porównanie może, nie? Do pączek pączkiem, a joint jointem. Tak, ale tutaj kaszel jest wszechobecny i nie jest to związane z sami wiecie czym. Tylko ludzie po prostu sobie łapią kaszlaki. Na zdrowie, smacznego i w ogóle wszystkiego co najlepsze.
pytacie, skąd my mamy zioło w Pradze, ile kosztuje i tak dalej. My mamy swoje przywiezione z apteki, z Polski. Och. Pięknie. Są te pączki i uwielbiam to, że one są obtoczone w cukrze. Miałem taki feeling fajnie chrupiący. Gdzie, skąd? Dawaj, kurde, no. No, ale... Ja. Ale nawet ty nie umiesz jeść słodyczy po prostu. Za ale człowiek, ja nie, no. Wyobrażacie sobie? Nie ogarnia, że no przecież w ogóle, ale nie, nieważne. Teraz daj nadzieję, masz na ziemi, kurde. Nie, wyrzuciłeś się, no teraz się, kurde, męcz bez niego. Nie, ja. Przepraszam. Same niepowodzenia po prostu jedzeniowo ostatnio. No bo ty nie umiesz jeść słodyczy. No to słodyczy trzeba umieć jeść? Tak. Nie, po prostu trzeba je dobrze nadziewać. Masz. Bo kurde, nie wyrzucaj nadzienia. No! No to teraz z drugiej strony leci. No to jak mam go jeść? On jest kurde porąbany jakiś. No, trzymaj. Proszę bardzo, jedź. Proszę jeść. Jadę na trudelnika. I mam dosyć. Nie no, jest. Ja się gryzę z nadzieniem. W końcu. Nie wyleciało. W tych Michalinach, czy tych innych Michelinach ich nauczę nadziewać pączki. No przecież kurde, to trzeba umieć jeść pączkę. Od góry. No. No nie, patrz, nie warto. Ach, dumny z siebie jesteś? Ach, te praskie gołębie. Prosto pode mną. To się nazywa mieć farta. I to waniliowe jeszcze. Dobra. Ja żądam ognia. Zakończenia ognia. No właśnie, wydało się. No zakończmy te pasy. Ja chcę zakończenia pasma niepowodzeń kulinarnych w tym mieście raz na zawsze. Idziemy jeść. Gdzie idziemy? Na trdelnika od razu? A no jadła się tym pączkiem, no szczerze nie, powiedz. No idziemy na trdelnika zamiast tym... No to ja chcę jeszcze jointa spalić, bo to dobrze. Jest kurde smutne. Dobrze. Tylko nie w tym parku, bo jakiś festyn dzieci i w ogóle. Dobra. Błagam was. Jeden, jedyny pączek. Jeden ostatni, jeden, jedyny ostatni pączek. I ten pół nadzienia na po prostu pół wyrzucił tak, na ziemię, no. Czwarte, no jak? Wyrzucił na ziemię, ja no. Je wycisnąłem i no tak, no tak, tak żebyś zrobił po prostu, no. Brak szacunku do pączka, no. Ja nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć już z tego wszystkiego po prostu. Idę na trdelnika. No mam nadzieję, że mi trdelnika też postawi za te wszystkie szkody. Nawet dwa, jak pani chciała. Ale no, no. Pisujcie w komentarzach. RIP pączek. RIP. No słucham. No co, to jest swag właśnie, kurde. Prawdziwy. Ostatniego pączka bierzesz z knajpy z gwiazdką Michelin i wylewasz z niego, wyciskasz z niego, kurde, prawie pół nadzienia, bo możesz. Oh. Komedia, naprawdę. A teraz idziemy na trdelniki. No. Trdelniki pospolite. Już nie zdać gorzej na Michalinę. Patrzcie, to jest super. No nie? Jak kulturalnie. My jesteśmy znowu w naszej ulubionej miejscówce. Opowiadaliśmy już, jak tutaj się troluje ludzi? Tutaj się wchodzi tak po schodkach na samą górę, gdzie my jesteśmy.
I tu z drugiej strony nie ma wyjścia, tu jest zamknięte, ale ludzie właśnie, którzy widzą, że my tutaj stoimy sobie na gibonku, myślą, że tędy jest przejście, o i tam już właśnie jakiś delikwent idzie. Potem mi się robi głupio i udają, że przyszli podziwiać widoki. Tak, stoją. Tak. I stoją tutaj tak przez chwilę przy tych barierkach, tak się czają, patrzą na nas, że my tu z jointem, tak się rozglądają, o kurde, nie ma wyjścia, no i zawrotka. Taka piękna barierka. I zdjęcia zazwyczaj robią, wiecie, znaczy w ogóle tutaj faktycznie ładne zdjęcia wychodzą i często tutaj się spotyka jakiegoś fotografa, który właśnie czai się na dobre kadry. Tak. Jesteśmy po Trydelniku w tym samym miejscu, co na pierwszym wyjeździe. No i dobrze je wspominamy, mam nadzieję, że teraz będzie też tak samo. Zobaczymy. Dobra, docieram już do Trydelnika. No, ciasto z wczorajszego chyba lepsze. To jest grubsze chyba, nie? Tak, znaczy, że ten wczoraj był bardziej na świeżo robiony. No właśnie dzisiaj nie robili tam na świeżo, nie? Chyba nie. Chyba tam lepsze było ciasto. Tu z kolei bardzo dobry dżem. Ale wczorajszy chyba był lepszy. No to za bardzo bułkowe jest to ciasto, nie? Grube jest. Wybraliśmy się na poszukiwanie sklepów konopnych. Jesteśmy już przy pierwszym. Wygląda z zewnątrz całkiem zachęcająco. Wnętrze chyba też ma nawet ładne, więc zaraz zobaczymy. Zobaczyć. Jak widzieliście, generalnie niby nic specjalnego, ale sklepik bardzo dobrze wyposażony. Tak, nie było żadnych takich unikalnych rzeczy, które by nam się jakoś mega spodobały, ale trafiliśmy na dwa fajne kubki i rozważamy ich zakup. Przystanek Joint. Ile mamy jeszcze do tego pet shopu? Z 20 minut, pół godziny? Ja myślę, że z 10-15. No i dotarliśmy w kolejne miejsce. Nazywa się to Smoke Town. Ma w logo znajomą nam maszynkę do mięsa. Mamy pierwsze łupy. Jeszcze może coś dokupimy do tych zakupów i na koniec zrobimy taki przegląd. Tak, ja bym chciał jakąś fajkę albo takie mini bongo na przykład. Też mi się marzy jakieś bongo właśnie. Takie. No. W drodze do kolejnego head shopu zrobiliśmy sobie przystanek. No, były łupy. Teraz się trzeba pochylić. Ale no nie wiem, jestem sceptycznie nastawiona do tych head shopów, szczerze mówiąc. Ja też, powiem wam, że tutaj trzeba przyznać, że w Polsce mamy lepiej wyposażone head shopy takie. Albo jeszcze nie wiemy jak jeszcze... szukać, nie wiemy gdzie tutaj są dobre takie miejscówki. Okej, to z tego co się rozeznaliśmy do tej pory, u nas jest lepiej. Tu jest tak dosyć turystycznie, taki okrojony asortyment jest całkiem, no nie wiem, zobaczymy, może coś będziemy się fajnego szukać znajdzie dalej, jeszcze. Nie? No i to był chyba najfajniejszy taki sklep, w którym do tej pory byliśmy w Pradze, bardzo dobrze wyposażony. Tak, tak, tak wszystko dla wszystkich mają, nie? Tak, bardzo miał ładne też pan rzeczy. No i super się też było z nim rozgadać, bo poopowiadał nam trochę jak wygląda to w Pradze z prawdziwym ziołem, tak. Jakie są ceny. Jak wygląda kultura, jaki jest mniej więcej procent medycznych użytkowników. Oficjalnie jest 5 do 6 tysięcy pacjentów w Czechach na tle tam chyba 10 milionów z całej populacji.
Tak. Więc no nie jest ich dużo, dużo więcej osób, nawet podobnie czy podobno, jeżeli korzystają medycznie, to znają kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś. Tak, no i generalnie podobno to jest tak, że właśnie tutaj zazwyczaj się po prostu zna kogoś, kto ma roślinki i po prostu z zaufanego takiego źródełka się korzysta, no albo się ma samemu taki ogródek w domu, także. Tak jest. Tak to wygląda. A jeszcze nie powiedzieliśmy, że właściwie to kupiliśmy kolejną rzecz. Właśnie, mamy kolejne łupy, tym właściwie łup. To nie mów, pokażemy. Dobra. Później, na koniec vloga, będą okay. Oglądać do końca. Ale pięknie. A oto właśnie nasze łupy. Mamy dwie tacki i obydwie są z Blackleafa. Śliczne są, takie malutkie akurat na podróże. No i oczywiście nie mogło zabraknąć pajpa, papryczka chili, śliczna. Wyszykowaliśmy się. I ruszamy na kolację. Pięknie wyglądasz. Wyglądasz tak pięknie, że właśnie cię zabieram do restauracji na kolację. Idziemy. Dziękuję, bardzo się cieszę. Już nawet wiem, co zjemy. Ja też wiem, co zjemy. Mamy na to ochotę już tyle czasu. No. Muszę doczekać, nie mogę. Zresztą zobaczycie. Nie no, dotarliśmy. To jest jakaś karetka tylko. Dobra, jesteśmy na miejscu, idziemy. Ta focaccia pyszna, ale boczek jeszcze lepszy. No, to jest pyszny. Oczuś. Wiesz dlaczego? Ty nagrywasz? Kamerujesz? Kameruję cię, Grażyna. Dobra. Nie wiem, czy ci dam. O nie. Nie no, pyszny, dam ci. To jest pianka z czerwonej kapusty przy tej tarczce. Dobra. Rynku, jakie fajne, korzenne troszkę. Tak, a bo to jest z kardamonem, wiesz? Ale super. Dobra, to ja już próbuję. Jesteśmy już po kolacji. No, było pyszne. Było przepysznie. Autentycznie cała kolacja była tak pyszna. Tak, kolacja i cała otoczka wokół niej, nie? Tak, także mega polecamy to miejsce. No i krem brûlée zdobył moje serce. Oj, tak, ten kardamonowy krem brûlée. Tak, takie korzenne smaki. Coś niesamowitego. Zresztą on był w ogóle na takim spodzie jakimś wiszkoptowo-ciasteczkowym, coś w tym stylu. Przepyszne to było, po prostu ja tam wracam na ten creme brûlée na bank. Mega było. No i kaczka taka soczysta, pyszna. Nawet przystawka. Ja wziąłam kiełbaskę i byłam zaskoczona, bo ja zazwyczaj nie, no nie wiem, jakoś nie przepadam za kiełbasami, nie jadam, a była przepyszna.